No i latałem awatą, po czym się okazało, że wiesz, chciałem ją już złapać w trybie line of sight. Nie miałem gogli na sobie. No i nie mam gogli na sobie, a ona mi zaczyna lądować, a jestem w łódce, nie? Nad wodą. No to kurczę co, musiałem ją bardzo szybko sprowadzić na wyspę, bo tam jest taka wyspa, taka jak tutaj, tylko duża bardzo i pełno suchych tataraków. I wyobraź sobie, że ona mi tam zlądowała, ale teraz się dostań ją znaleźć na tej wyspie, jak tam co 10 cm był suchy tatarak. Po prostu czad, moje nogi są całe poranione. Ojojoj, ta wyspa nie prezentuje się tutaj obiecująco. Jestem w totalnym szoku, ale dałem radę. Słuchajcie, witam was pięknie w tym nowym dniu. Dzisiaj mamy Patryka, jak zwykle będą numery. Dzisiaj postaramy się zrobić trochę sztuczek a la Mr. Steel. Już wiem jak to wyjdzie, czyli będzie tragedia. Ale trzeba próbować, bo inaczej nie będziemy mieli żadnych postępów. Nie wiem co wyjdzie, ale na pewno będzie kupa fajnej zabawy. Let's go. Gra. Teraz to. To było bardzo dobrze. Awata na razie odpoczywa, ale Nazgul jest w akcji. I parę razy miałem close call z Patrykiem. Fajnie było. Oj, 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 no ładnie to wygląda. Już jak leciałem, to czułem, że jest coś nie tak. Spoko, zaraz wymienimy. Jedno jest tylko strzelone? Tak. Tu nie ma tragedii. Teraz zobaczę, bo może któryś z moich to pasowało, wiesz? Akurat ja mam nie na tą stronę. Wszystkie są... No, no widzisz? To ci dam. Widziałeś? Tak, one są wszystkie no. Tak skrętne. No ja mam, to jest prawe. Dobra. To już zakładam i je zaraz tutaj potraktujemy. A fajnie się lata, mega fajnie, się lata. Nie? Mnie się bardzo podoba dzisiaj, nie ma wiatru. I pomiędzy tymi drzewami można śmigać dosłownie na centymetry. Parę razy przytarłem gałązkę,
i ze 3 razy krasza złapałem. No tu zaraz chyba zamówić. Pokażę. Wiesz co zrobiłem? Dawaj, co? Chciałem się wylądować na tym pieńku. Wow, dobry jesteś. No dobra, teraz zobaczymy, czy to hula. No loty były naprawdę super i na Nazgulem latała mi się klasa po tym lesie, dosłownie na styk, parę razy przywaliłem, śmigła pokrzywione, Patryk mi dał jedno śmigło, a Wata jest niezła, próbowałem ją dzisiaj trochę przypiłować i też zrobiła kilka takich close call, takich bliskich przelotów, natomiast to nie jest w ogóle to, prawda, Wata lata jak mały traktorek, natomiast Nazgul lata jak wyścigówka, jest... No, petarda z niego. Dzięki za uwagę, dzięki Patryk za super zabawę, świetnie było. Siema. No słuchajcie, kończymy na dzisiaj. To była naprawdę super sesja i polataliśmy jakby nie było jutra. Dobrze się latało, nie było wiatru. W lesie po prostu kosmos, dobra widoczność. Nazgul spisuje się rewelacyjnie. Kamerę kupiłem 2 tygodnie temu, tą. Wygląda jak po wojnie już. Ale o to chodzi, ciągle są jakieś emocje i coś się dzieje. Lecimy do chaty, trzymajcie się. Do widzenia i widzimy się w kolejnym odcinku. Pa!